Ceny za odbiór śmieci nie wzrosną przez rok, deklaruje prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej. Niespełna miesiąc od przejęcia przez miasto odbioru odpadów od mieszkańców i jednostek gminy sytuacja jest stabilna, a ostatnie pojemniki trafią do mieszkańców pod koniec listopada. Miasto podjęło decyzję o zmianie profilu gospodarki odpadami. Poza zagospodarowaniem odpadów, co odbywa się przy ulicy Beethovena, przejęło odbiór śmieci od mieszkańców i jednostek gminnych, szkół, przedszkoli, obiektów sportowych gminnych, starej kopalni i Zamku Książ. To było bardzo trudne przedsięwzięcie. Bardzo trudne z wielu powodów. Mając operatora, z którym mieliśmy podpisaną umowę do 1 listopada czy do 30 października, musieliśmy się przygotowywać, no jakby to powiedzieć delikatnie, bez życzliwej atmosfery ze strony naszych partnerów, z którymi do tej pory współpracowaliśmy, którzy czynili różnego rodzaju działania o charakterze odwołań, postępowań przetargowych, które właściwie utrudniały nam dojście do tej sytuacji do ostatnich dni. Udało się dzięki ogromnemu zmobilizowaniu się wszystkich pracowników MZUK-u, Wydziału Nadzoru nad Spółkami, Działu Zamówień Publicznych, udało nam się doprowadzić do tego, że wyleasingowaliśmy nowoczesne śmieciarki, duże, małe. Przygotowaliśmy cały zespół pracowników, którzy częściowo przyjęliśmy od naszego operatora. Udało nam się podpisać umowę na dostawę nowych pojemników na odpady i te pojemniki na odpady w ostatnich dniach, dosłownie ostatnie partie docierają. Ostatnie pojemniki dotarły od producenta kilka dni temu. Miasto zamówiło ich łącznie ponad 20 tysięcy. Czym był spowodowany chwilowy brak pojemników w mieście? Poprzedni operator zabrał swoje pojemniki, mimo że staraliśmy się do ostatniej chwili zawrzeć porozumienie, żebyśmy te pojemniki mogli wspólnie czy przejąć i wykorzystywać. No nie udało się, ceny były absolutnie zaporowe. Nam się udało kupić nowe po cenie niższej niż wynająć stare. Każdy dzień, jak mówił prezydent, dawał oszczędności na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dziś sytuacja jest właściwie bliska już normalności. W wielu miejscach jest więcej pojemników niż było do tej pory. Docierają ostatnie elementy. Ja tylko sygnalizuję, że niektóre pojemniki dostarczone były bez pokryw, dlatego że fabryka nie była w stanie wyprodukować wszystkiego od razu, ale w tych dniach nastąpiło uzupełnienie. Jak informuje odpowiedzialny za odbiór odpadów Miejski Zakład Usług Komunalnych, pojemniki rozważone były również w nocy, bo rozwiezienie ponad 20 tysięcy sztuk w 3 tygodnie było dużym wyzwaniem. Po przejęciu przez MZUK odbiór odpadów, śmieciarki jeżdżą na dwie zmiany. Pojawiły się też nowe pojemniki na odpady biologiczne, trawę czy liście. Od 1 stycznia miasto odchodzi od foliowych worków na śmieci w zabudowie jednorodzinnej. Jak zapowiada prezydent Roman Szałemej, zintensyfikowane będą również działania, które mają wyeliminować podrzucanie śmieci czy tworzenie nielegalnych wysypisk śmieci. Zakupiliśmy kolejne kamery, fotopułapki, które są niewidoczne, proszę mi wierzyć, które umieszczamy w miejscach, gdzie mamy sygnały od mieszkańców podrzucania odpadów z różnych źródeł, również takich związanych z prowadzeniem zakładów usługowych i tak dalej. Zakup kamery fotopułapek ma być opłacalny dla miasta. Koszt urządzenia jest porównywalny do kwoty mandatu, jaki może zapłacić osoba podrzucająca śmieci. Kara może wynieść nawet kilka tysięcy złotych. Fotopułapki będą montowane w miejscach, między innymi wskazanych przez mieszkańców. MZUK uruchomił specjalny numer telefonu 537 301 431. Tam można zgłaszać wszelkie uwagi. Jak mówi kierownik Zakładu Odbioru i Transportu Odpadów Komunalnych w Wałbrzychu Grzegorz Wróblewski, to już praktycznie koniec rozłożenia pojemników. MZUK reaguje na każde zgłoszenie mieszkańców, przestawia pojemniki i do grudnia będą już na swoim miejscu. Wróblewski dziękuje również mieszkańcom za wyrozumiałość i cierpliwość. I na koniec najważniejsze pytanie. Czy ceny odbioru śmieci wzrosną? Zadeklarowałem, mam nadzieję, że uda się to osiągnąć mimo wzrostu energii, cen, wszystkiego. Uda się osiągnąć utrzymanie opłaty odpadami dla mieszkańca na poziomie tym, który jest jeszcze do końca, czy do listopada przyszłego roku, czy do października, czyli przez rok, tak jak zadeklarowałem.